Witajcie. Ponieważ wielu z Was prosi o to, żebym dodał ich do znajomych na Kogama, to w dzisiejszym odcinku o tym porozmawiamy. Miłego oglądania. Otóż kiedy to nagrywam, mam 564 zaproszenia do znajomych na Kogamie. Dlaczego tak mało osób akceptuje ostatnio? Czemu dodaję od określonego poziomu? Dzieje się tak, ponieważ na Kogamie jest ograniczona liczba miejsc posiadania znajomych. Kiedy osiągamy nowy poziom, zazwyczaj zwiększamy liczbę miejsc w znajomych. Do liczby limitu znajomych zaliczają się osoby, które zaprosiliśmy do znajomych. Tak więc jeśli przykładowo mamy 34 poziom i 360 znajomych, a limit znajomych na tym poziomie to 410, to mamy zaproszone 50 osób. Sam też czasami zapraszam osoby, które chcę mieć w znajomych i nie wszyscy akceptują. Są jednak osoby, które mają 1000 albo i więcej znajomych, takie jak Kaspar, czyli jeden z pierwszych użytkowników Kogamy, a także jej były deweloper. Są gracze, którzy mają po kilka tysięcy znajomych. Dlaczego tak się dzieje? Otóż jest tak, ponieważ kiedyś nie było limitu znajomych na Kogamie i można było dodawać tyle osób, ile się chce. Gdyby tak nie było, bym was wszystkich przyjmował. Dlatego po tym filmie dodaję tylko osoby, które nie mają jakiegoś określonego poziomu, ale po prostu są w jakimś stopniu znane, coś osiągnęły w tej grze. Dodaję czasem losowe osoby, które chcę, ale rzadko. Jeśli ktoś chce, żebym go dodał, nie piszcie nazwy, tylko link wklejajcie do swojego opisu i najlepiej nie pod komentarzami do filmu. W komentarzach bądźcie kreatywni i piszcie o filmie, a o dodaniu gdzieś indziej. Dziękuję, że obejrzeliście ten film. Jeśli się spodobało, to zasubskrybujcie, bo lecimy po więcej. Na czas robienia tego filmu mam 3741 subskrypcji. Dziękuję także za wspieranie mojego kanału. To tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. See the horizon, turn us to thousands.